FBI jest znane na cały świat jako najdoskonalsze biuro śledcze, mające w swoich szeregach najwybitniejszych detektywów, antropologów, psychologów, szpiegów czy kryptologów i to właśnie ci ostatni od prawie 25 lat próbują rozwiązać zagadkę jednego z najtrudniejszych szyfrów, który wpadł im w ręce. Mowa o notatkach Rickiego McCormicka, które jak za chwilę się okaże, mogą skrywać więcej niż wam się wydaje. Urodzony w 1958 roku, Ricky od samego początku swojej edukacji miał problemy z nauką, w związku z czym ukończył tylko szkołę podstawową, co i tak sprawiało mu nie lada problemy. Ponadto Ricky był chłopcem wątłej budowy i słabego zdrowia. Cierpiał na choroby wydolnościowe płuc oraz zmagał się z problemami natury kardiologicznej. Mimo chorób nie przeszkadzało mu to nałogowo palić papierosy od mniej więcej 10 roku życia i także spożywać od kilku do kilkunastu napojów słodzonych codziennie. Ricky przez całe swoje życie znany był z tego, że nie do końca lubił spędzać czas z ludźmi. Przez to też nie miał żony, stałej pracy, ani nigdy się do końca nie ustatkował. Miał również na bakier z prawem. We wczesnych latach młodości został skazany na 3 lata za gwałt na 14-latce, która później urodziła mu dwójkę dzieci. Z otrzymanego wyroku McCormick odsiedział 11 miesięcy. Jedynymi jego źródłami utrzymania była dorywcza praca na stacji benzynowej oraz handel narkotykami. Na pierwszy rzut oka to nie ma zbyt wielu ciekawych rzeczy do powiedzenia o Rickim. Zwykły drobny przestępca, jakich pełno. 30 czerwca 1999 roku Ricky stanął w samym centrum uwagi FBI, będąc powiązanym z jedną z najbardziej zagadkowych spraw w historii. Nie posiadający własnego auta ani prawa jazdy, Rick został odnaleziony kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania, a mówiąc dokładniej, odnalezione zostało jego ciało. Ostatnio widziany jako żywy był na około 5 dni przed odkryciem ciała leżącego na poboczu pola kukurydzy. Na kilka dni przed zaginięciem Ricky zgłosił się do szpitala, skarżąc się na bóle klatki piersiowej, często odbierające mu oddech. Nie wiemy jednak, co było przyczyną śmierci. Badania wykazały, że ciało McCormicka musiało leżeć w miejscu odkrycia od około 3 dni. Ale co zaskakuje, nie zgadzało się to z faktycznym stanem zwłok. Według patologa ciało musiało być przez kilka dni przetrzymywane w jakimś wyjątkowo ciepłym, prawdopodobnie zamkniętym pomieszczeniu. Takim na przykład jak bagażnik w samochodzie lub jakaś skrzynia. Miejsce porzucenia zwłok było prawdopodobnym wysypiskiem trupów, gdzie przestępcy chętnie pozbywali się ciał. Jakiś czas przed śmiercią Ricky udał się do Orlando, co zdaniem bliskich w ostatnim czasie robił dosyć często. Jednak po tej ostatniej wizycie wrócił odmieniony. Wyraźnie obawiał się o swoje życie. Sama ta dziwaczna śmierć i odnalezienie zwłok to nie jest jedyna zagadka. Nieznany jest powód zaginięcia i ucieczki tak daleko od domu. Nie wiadomo, czy w śmierć Rickiego była zamieszana jakakolwiek osoba trzecia. Wszystkie te teorie to jedynie domysły. No i jak to niestety w takich nierozwiązywalnych sprawach bywa, wszystkie tropy i poszlaki z czasem się urwały. No, wszystkie poza jednym, najważniejszym dla nas dzisiaj elementem. Standardowy proces przeszukania denata ujawnił dwie notatki, które Ricky miał w kieszeni. Notatki, które mogły być kolejnym dowodem w sprawie tajemniczej śmierci, wskazujące na to, kto lub dlaczego tego dokonał. Jedynym problemem jest to, że obie zapisano szyfrem, który znany był tylko Rickiemu. Pomimo intensywnej pracy jednostki FBI do spraw kryptoanalizy, a także pomocy amerykańskiego Stowarzyszenia Kryptogramów, znaczenie tych dwóch zakodowanych notatek nie zostało rozwiązane przez lata, a konkretniej przez 12 lat. Takie małe wtrącenie odnośnie łamania kodów. Zwykle stosuje się 4 kroki, po których osoba deszyfrująca powinna otrzymać pierwotną wiadomość. Po pierwsze, ustala się język, w jakim została napisana dana wiadomość. Drugim krokiem jest określenie używanego systemu szyfrowania, czyli próba odnalezienia pewnych wzorów. Może być tak, że dany znak oznacza określone miejsce, osobę lub nawet i całe słowo. Trzeci krok jest najtrudniejszy, ponieważ jest to odnalezienie klucza, czyli sposobu na odczytanie danego szyfru. A czwarty krok to wykorzystanie całej zdobytej wiedzy, żeby odszyfrować kod i odkryć pierwotną wiadomość. 12 lat. Tyle czasu zajęło FBI, żeby utknąć w punkcie drugim. Jesteśmy naprawdę dobrzy w tym, co robimy, powiedział szef jednostki do spraw kryptoanalizy Dan Olson. Ale przydałaby nam się pomoc w tej sprawie. W marcu 2011 roku FBI opublikowało kod Rickiego, opisując warunki, w jakich notatki zostały odnalezione. Wszystko po to, żeby dać jak największy obraz sprawy, nad którą każda osoba mogła teraz pracować, pomagając FBI. W
Wkrótce pojawiły się pierwsze wskazówki i rzekome rozwiązania szyfru. Według Fox News odkrywcy zasugerowali, że notatki McCormicka zawierały przypomnienie o przyjmowaniu leków, imię Seth i terminologię szpitalną. Ale rodzina McCormicka nie była do końca przekonana. Co więcej, dowiedzieli się oni o kodach wraz z resztą społeczeństwa, no i wyrazili wątpliwości, czy Ricky był w ogóle w stanie pisać takim specjalnym kodem. Tutaj pojawia się pierwsza przeszkoda. Ricky był analfabetą i to do tego stopnia, że był wręcz niepiśmienny. Jeden z członków rodziny powiedział, że Rick nie potrafił niczego przeliterować, tylko bazgrał. Inni członkowie rodziny pamiętali jednak, że McCormick pisał wymyślonymi przez siebie kodami jako dziecko, choć równie dobrze mogły być to jakieś nieudane próby nauczenia się pisać. Z drugiej zaś strony FBI twierdzi, że notatki Rickiego nie są bełkotem czy losowymi zlepkami liter. Doświadczeni kryptolodzy są w stanie bardzo szybko rozpoznać, czy mają do czynienia z kodem, czy czymś, co tylko ma taki kod przypominać. W tym wypadku zgodnie stwierdzono, że są to zakodowane informacje, na co wskazuje ułożenie pewnych powtarzających się fraz, ale nikt nie był w stanie do dzisiaj ich złamać. Do tej pory, po 12 latach od publikacji kodu Rickiego McCormicka, ten pozostał niezłamany. Ta zagadka trwa już łącznie niemal ćwierć wieku i pozostawia jedynie więcej pytań niż odpowiedzi. Do pewnego momentu nie było nawet jasne, czy to on napisał ten kod, czy też został napisany przez kogoś innego. Być może przez jego zabójcę, żeby zmylić śledczych. Wątpliwości zostały rozwiane przez grafologów i potwierdzono, że jest to pismo Rickiego. Możliwe, że szyfr dotyczył ciemnych interesów, jakimi zajmował się Ricky, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, posiadał on informacje w sprawie przerzutu narkotyków. Możliwe też, że jego śmierć ma związek ze stacją benzynową, na której pracował. Stary szef McCormicka, Baha Hamdallah, znany był z przemocy i z tego, że sam zajmował się handlem nielegalnymi substancjami. Rzekomo jeszcze przed zaginięciem Rickiego, Baha miał się pozbyć niewygodnego pracownika swojej stacji, który, tak jak i Ricky, zajmował się dla niego dealowaniem. Nie był to jedyny podejrzany. W grudniu 1999 roku policja dowiedziała się, że lokalny handlarz narkotyków, Gregory Knox, rzekomo zamordował czarnoskórego mężczyznę, który pracował na stacji benzynowej, co w zasadzie łączyłoby go bezpośrednio ze sprawą Rickiego. Jednakże pomimo inwigilacji obu mężczyzn, nie udało się powiązać ani jednego, ani drugiego ze śmiercią tajemniczego McCormicka. Do dziś w internecie pojawia się wiele filmów lub artykułów z rzekomym rozwiązaniem kodu. Żadne z tych rozwiązań nie zostało oficjalnie potwierdzone przez FBI jako poprawne. Czy był to jego dziennik zdatny do rozszyfrowania tylko przez samego autora? Czy może notatki były wskazówką do jego zabójstwa, a może czymś zupełnie innym? Cokolwiek to jest, FBI nadal, po 25 latach, bardzo chciałoby to rozwiązać. Nawet gdybyśmy dowiedzieli się, że pisał listę zakupów albo list miłosny, wyjaśnia Olson, nadal chcielibyśmy zobaczyć, jak rozwiązano ten kod. Jest to system szyfrowania, o którym nie wiemy nic. Spróbujcie rozwiązać to sami. Jeżeli się uda, FBI czeka na wasze zgłoszenie z otwartymi ramionami, tak jak i ja czekam na wasze komentarze, bo czytam wszystkie. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce, subie. Cieszę się, że widzimy się tutaj po raz pierwszy w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Czarne serce.